Miejsce, które Wam dzisiaj zaprezentuję, to budynek mieszkalny wraz z restauracją. Dziś jednak odwiedzę część mieszkalną, a w linku poniżej możesz zobaczyć film z restauracji. Historia upadku restauracji nie jest mi dobrze znana. Wiem jednak, że właściciel popadł w długi, a dom wraz z restauracją przejął komornik. Całe wyposażenie domu i restauracji zostało, a mieszkańcy rozpłynęli się w powietrzu. Od tego momentu budynek stanowi atrakcję dla pobliskich mieszkańców i pasjonatów urbexu. Państwo kompletnie nie interesuje się tym budynkiem, co sprawia, że każdy może wejść do środka. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Jak widzicie, udało mi się wejść do środka. Są wszędzie pootwierane drzwi, także wejść tutaj jest bardzo prosto. Ale widzę, że było tu już wiele osób przede mną. O czym świadczy właśnie bałagan, który zastałem. Oprowadzę Was teraz po tym domu. Zobaczcie, tu praktycznie wszystko zostało. Wszystkie ciuchy, meble, wszystko tutaj jest. Zobaczcie to, jakie tu jest śmietnisko. Ktoś, kto był tutaj przede mną, a wiem, że było tu bardzo dużo osób, rozkopało cały ten dom. Jest tutaj bardzo dużo też sprzętu, które jest naprawdę wiele warte. Przejdziemy teraz dalej. No, tutaj mamy jakiś sprzęcik. Mieszkanie wyglądało, jakby miało być przygotowane do przeprowadzki. Wszędzie jest pełno kartonów, jednak są już pootwierane. Na pewno mieli pieska. Kuchenka dość malutka. Zajrzymy do lodówki. Nic tam nie ma. Czyżby kolejna pozytywka? Jest bardzo dużo przedmiotów. Nawet zegarek. Ktoś tutaj grał w tenisa na 100%.
co za maszyna? Nie wiem, ale wygląda trochę jak skarbonka. Widać, że mieszkanie zostało konkretnie przekopane już. Wszystko przeszukali. Buciki. O, nawet szysza jest. Patrzcie, jaka ładna. Tu mamy kolejny pokój. Tutaj musiałem zgasić światło niestety, bo z naprzeciwka mogą mnie zauważyć sąsiedzi, a myślę, że nie będą zadowoleni, że sobie tu spaceruję. Zajączek wielkanocny. Stare kasety VHS. Nawet mamy jakieś urodzinowe świeczki, całe komplety. Idziemy dalej. Wszystko zaklejone. Zobaczcie to, nawet telewizor stoi. Samsunga. To będzie chyba z 50 cali. No nieźle. Dziwne, że jeszcze nikt go nie zabrał stąd. O, kilka kasków. Siekierka. Dobra, idziemy dalej. O proszę, nawet całkiem w dobrym stanie rower.
tutaj zwykłe wiertarki. Bardzo dużo narzędzi. Zostawili tu praktycznie wszystko. Ale wiertarka naprawdę ładna. Co tu mamy? O. Jeszcze jedno wypasione pomieszczenie. Tym razem trzymane są tutaj jakieś starsze już rzeczy. A nie jest to czasami do destylacji alkoholu? O Boże, tu jest cały sprzęt. Naprawdę ten dom jest wypasiony. Zobaczcie, różne ładowarki, piloty. Niezła kosa. Tylko jedno, że dawno nie byłem w tak wypasionym domu. Szybko. Przyjemnie tam pachnie, dlatego zawijam się stąd. Szkoda tych rowerów, naprawdę, bo ktoś by mógł jeszcze spokojnie pojeździć na nich. A tutaj tylko rdzewieją. Ten telewizor piękny. Gość już chyba pojechał.